Dzień dobry Państwu. Zapraszam bardzo serdecznie na program muzyczny z okazji stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Brazylią, przygotowanym przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Brazylii, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z udziałem Ambasady Federacyjnej Republiki Brazylii w Warszawie. Kultura i muzyka łączą narody. Poproszę zatem dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, pana doktora Artura Szklenera, o przedstawienie polsko-brazylijskich związków muzycznych. Mam niezwykłą przyjemność i honor zaprosić Państwa na nadzwyczajny koncert internetowy zorganizowany z okazji stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Brazylią. Musimy pamiętać, iż pomimo faktu, iż Polskę i Brazylię dzieli ocean i tysiące kilometrów, historia związków kulturowych, zwłaszcza związków muzycznych między naszymi krajami, jest bardzo bogata. Twórczość Fryderyka Chopina zaistniała w całej kulturze łacińskiej, Ameryce Południowej, właściwie jeszcze za czasów życia kompozytora i zaraz po jego śmierci. Jego najbliższy przyjaciel, Julian Fontana, przeniósł się tam w czasie życia kompozytora i rozpropagował jego muzykę, głównie w trakcie swoich koncertów. Od tego czasu mazurki Fryderyka Chopina, jego muzyka przetworzona przez rdzenną muzykę amerykańską, trwa do dziś bardzo często traktowana jako własna. Dlatego tak szczególnie dla nas ważny jest fakt, iż tego dnia muzyka polska i muzyka brazylijska spotkają się razem w trakcie jednego koncertu. Z kolei muzyka brazylijska jest w Polsce znana w dwóch odsłonach, w dwóch nurtach. To przede wszystkim muzyka rdzenna, muzyka stworzona w Brazylii. To nie tylko samba, to nie tylko karnawał, to nie tylko symbole muzyki brazylijskiej, ale to również twórczość takich kompozytorów jak Hector Villa-Lobos, który, jak wiemy, cenił niezwykle twórczość Fryderyka Chopina, znał się dobrze z niezwykle ważnym, legendarnym chopinistą Arturem Rubinsteinem, któremu zadedykował jeden ze swoich utworów i wreszcie którego to Hectora Villa-Lobosa, Bachianas Brasileiras, są jednymi z najbardziej znanych południowoamerykańskich utworów w Polsce. Zatem to nie tylko kwestia daty, to nie tylko kwestia okoliczności, to nie tylko kwestia stulecia, ale silnych związków muzycznych, kulturowych między naszymi krajami są przyczyną tego niezwykłego koncertu. A usłyszymy dzisiaj utwór Fryderyka Chopina w wykonaniu brazylijskim i utwór brazylijski w wykonaniu polskim. Najpierw zapraszam do wysłuchania Poloneza, opus 40, numer 1, słynnego tak zwanego wojskowego Poloneza dur Fryderyka Chopina w wykonaniu Lorem Balen, a potem usłyszymy utwór brazylijski Odeon autorstwa Ernesta Nazare, utwór nawiązujący do argentyńskiego tanga, Tango z Brasileiras. Zapraszam. Thank you.
temu Polska i Brazylia nawiązały stosunki dyplomatyczne. Dzięki Ministerstwom Spraw Zagranicznych obu państw, a także Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina pragniemy nadać tym obchodom odpowiednią rangę pomimo pandemii. Dziękuję mojemu przyjacielowi, panu ambasadorowi Brazylii w Polsce i jego współpracownikom za zaangażowanie. Obok wystąpień obu panów ministrów spraw zagranicznych zabrzmiała także piękna muzyka klasyczna reprezentująca oba narody. Każdy z utworów został wykonany przez artystę pochodzącego z drugiego kraju, co podkreśla sympatię, a nawet fascynację, jaką odczuwają nawzajem do siebie Polacy i Brazylijczycy. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych nastąpiło wkrótce po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości. Brazylia uznała ją jako pierwsze państwo w Ameryce Łacińskiej. Przyjęła także do siebie kilkusettysięczną rzeszę polskich emigrantów i umożliwiła im budowę nowego życia. Dobre tradycje współpracy są podstawą dla przyszłości. Opieramy się na dużym potencjale, jakim dysponują oba nasze ambitne narody w wielu dziedzinach. My, Polacy, życzymy dzisiaj naszym brazylijskim przyjaciołom i samym sobie również sukcesu w realizacji tej współpracy. Meus melhores votos para nossos amigos brasileiros.